Siemanderowskim, z tej strony Tanas, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017. W dzisiejszym odcinku orka, nowym ciągniczkiem w gospodarstwie, jest to John Deere. Już Wam mówię, model 6155M. Sprzedałem sobie tego mniejszego John Deerka, sprzedałem troszeczkę zboża i sobie kupiłem właśnie tego John Deera. Nie patrzcie na kasę, bo to money cheat się zbugowały, no i tak mi dodał, bo zapomniałem usunąć money cheat'a i sobie kasę usunąć, ale w następnym odcinku już powinno być dobrze. Tak więc co? Bez dłuższego przyciągania możemy sobie siadać i orać pole jakieś. Okej. Zamkniemy sobie drzwi. Uchylimy okienko. A, zamkniemy okienko, widziałeś. To dobra. Odpalamy. Myślę, że dobrze wszystko będzie słychać, bo testuję dalej X-Splita i nie wiem, czy to... Zobacz... O, to co to się stanęło? Czekajcie, sterowanie myszką sobie wyłączę. To wyjechało, normalnie, to wyjechało, dobra. Dobra, jedziemy sobie na pole. Stój, trzeba bramę otworzyć. Otwierajcie bramę. Okej. Tak więc idziemy sobie na pole. Zaoramy sobie jakieś pole i będzie gitara. W następnym odcinku, albo jeszcze w tym, zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle, jak nie będzie słychać, jak mnie w ogóle będzie widać na kamerce. Myślę, że po tej stronie jest za mało światła, więc będę musiał coś ogarnąć sobie. I wtedy powinno być jeszcze lepiej, nie? Ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie sobie nagrywamy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to w ogóle przyjmie się. Takie nagrywania z X-Splita. Czy dobrze ustawienia są i tak dalej, i tak dalej. Bieda na tym bolusiowe starym. Dobra. Od którego pola by sobie tu zacząć? Od tego może. Od tamtej strony. To niezłe samochody jeżdżą. Sterowanie myszką się nie chce wyłączać niekiedy, masakra. Dobra, opuszczamy i jedziemy z koksem. Jedziemy z orką. Dawno odcinków z bolusiowa nie było, ogólnie z farminga, za to Was przepraszam, ale jakoś nie było weny. No i trochę zmęczony byłem po tych wszystkich praktykach, później coś tam roboty w polu. Nic nie nagrałem z pracy w polu. No myślę, że mi wybaczycie. Coś z zasiewu, może prosa nagram, zobaczę. Ale jeszcze nie wiem, kiedy będziemy siać, więc wiecie, bo na razie wszystko już mam zasiane. Aby prosto i tyle, nie? Tak więc coś tam z kultywacji, czy tam zbronowania, podsiew będziecie może mieli niedługo, zobaczymy jeszcze. Tak więc czekajcie, a na pewno się coś pojawi. Oto z tej akcji. Ale na razie testujemy sobie wundirka, nowy nabytek w gospodarstwie. Myślę, że fajny John Deere. Myślę, że będzie wszystko gra dobrze słychać i mnie będzie dobrze słychać. Sprawdzałem i tak dosyć, no nie było tak tragicznie. Jeszcze będę musiał tam ustawiać ten program, żeby wszystko było pikabelo. No. John Deere, mam powiedzieć, że fajniutki John Deerek. Łe, żebym sobie zrobił mijaka dopiero tam. Czy nie mijaka, tylko modlitka bardziej. O, tu jest mijak konkretny. Z pierwszej trzaskawiny sobie coś poramy dzisiaj może. Dobra, starczy. To nie ze mijaki porobiły tych. Andrzeju, nie rób tych mijaków już. Ale jak idzie krzatan, ty zwolnij trochę, żeby się może. Trochę mniej, dobra, no. Bez kitu. 11 maksymalnie. Nie ma co się spieszyć, bo tutaj nieletka ziemia.
trzeba Gungirowi nie dawać tak po garczku za bardzo. Może sobie zrobimy orkę i kultywację albo branowanie jakieś, zobaczmy. Obrony dosyć fajne mam też. Nie ze sterowania myszką, się buguje tam. Do 30 od myszki mam trąbany. Nie mogę sobie wyłączyć. Dobra, trochę na klawiaturze pogramy. Run Direct daje radę. Musi dać radę, co nie da rady. Pług myślę, że taki dosyć dobry tego ciągnika. No dosyć. Okidoki. Pan to zrobił nogą od dołu, więc masakra. To nieźle. Peter, co ty robisz? Co ty robisz? To już dobra. Sorry, że to, ale zaraz prawie tak. Aj. To nieźle. Już tak nie powinno się robić, ale muszę sobie poprawić, nie? Mój błąd, przepraszam. Dawno się nie nagrywało, to wiecie jak to jest. Ale nikt nie widział. Tak więc, gitar. Stój gościu. Mieliśmy ogólnie rozrzucany obornik. Tak więc wiecie, orka musi przejść, dobra. Kurna, jakie te miska się porobiły. Ale to nie później się z kultywatorem wpadnie, to się wszystko weźmie. Rozpierdzieli. Nie będę musiał sobie jakiś borusiewnik jeszcze zmienić na borusiowy i wszystko będzie gitara. Pytacie też, kiedy seria z Bolkiem na Eurofarms? Jeszcze nie wiemy. Mamy madę przeszukowane, ale na razie stwierdziliśmy, że poczekamy jeszcze chwilę, żeby nagrać odcinek i tak dalej, żeby polekać sobie te serie niektóre. Jeszcze prace w polu są i tak dalej, tak więc wiecie, nie ma kiedy się też zgrać, żeby odcinek nagrać i tak dalej. To weekend ktoś ma tam zajęty, a to na tygodniu szkoła, praca, polu i nie tylko, i tak więc no niestety nic się nie poradzi na to, ale trzeba żyć dalej normalnie i nagrywać coś sobie. Może niedługo pojawi się też odcinek z GTA, zobaczymy. Na razie czekam o tą przejściówkę na monitor, do monitora i na fotel, bo kurna, zamówiłem sobie, ale jeszcze go nie wysłali. No i masakra, nie? Tak też był sobie nowy fotel, a tak to jeszcze muszę siedzieć na tym. Zaraz czekam, aż go wyślą. Kiedy to wyślą, nie mam pojęcia. W tym tygodniu już muszą to wysłać, bo jak nie, to ich tam normalnie prześcignę. Będą mieli łokieć pięta. Nie ma klienta i tyle w temacie. Tak to jest. Jak nie ma to zlecić wysyłki, nie? Ale ważne, że jest zamówione i tyle w temacie, nie? Muszą wysłać, nie ma opcji. Jak nie, to będą mieli dramę. A tyle, dobra. Nagrywam ten odcinek ogólnie w niedzielę. Godzina prawie 14. No w pół do. Może czas widzicie, może nie, zgłosimy. Będę ogólnie też renderował w nowym programie i zobaczymy, jak to w ogóle ten odcinek będzie wyglądał, nie? Możecie napisać, jak to wszystko się prezentuje, jak grę słychać, jak mnie słychać, czy wszystko może tak zostać i tak dalej. Bo wiecie, o, jaki ślad dziwny się zrobił. Co to było? Bo wiecie, w Camstage się renderowało trochę dłużej, w tym trochę krócej się renderuje. I w Camstage, w
flap się też dużo pik zajmował. I wiadomo, nie? Trzeba było też trochę dłużej renderować. Później jeszcze konwertacje i tak dalej, i tak dalej. Teraz zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze trzeba było kamerki łączyć i tak dalej, zgrywać wszystko. A teraz mamy właśnie tą kamerkę. I teraz już jest o wiele, wiele lżej. To jeszcze drugi monitor będzie podgląd, tak więc już będzie picabello. Bym musiał na tą przejściówkę poczekać, może w poniedziałek przyjdzie. Nie wiem, kiedy ten ogólnie odcinek wydam. Albo w niedzielę, albo już w poniedziałek, zobaczę. Zobaczymy, jak to będzie. Fajnie, tam pod unboxingiem jest prawie 600 papek. Kto nie wziął, tego zapraszam. Nie wyszedł on jakoś perfekcyjnie. Nagrywam te na szybkości. Tak serio wam powiem. Wróciłem z praktyk. Trochę już zmęczony byłem. A postanowiłem, nagram sobie, bo miałem sobie live'a wieczorem odpalić, to mówię, trzeba nagrać, żeby kamerka była nowa, nie? Tak więc wiecie, jak to jest. Ale jakoś to wyszło, nie? Nie wyszło za idealnie, ale wyszło. Zobaczymy, jak z fotelem sobie teraz poradzę, jak unboxing będę przeprowadzał. To już jest większa paczuszka. Tak więc wiecie. Chcę, żeby nie przed w ten wtorek albo w piątek, było normalnie będzie masakra. W środę bym mógł przyjść już, tak więc będzie na easy. To zrobi się ten unboxing. Tak to po 8 godzin na praktyce, później wrócić jeszcze nagrać takie coś tu, panienku. Trochę trudno, ale mam radę. Jeszcze teraz są święta bez kitu, ty. Kurwa. Zrąbali, mają przerąbane. Muszą wysłać. Przed świętami jakby był, to było picabello, a tak to Lipton. Zobaczymy co zrobią. Zobaczymy. No. Się rozgadałem, ty blisko. Może jeszcze live'a zrobię w niedzielę. Zobaczymy. W poniedziałek, nie wiem, zobaczymy. Wszystko spontan live, nie? Będę miał ten drugi monitor, to może jakieś live z GTA 5, z jakiejś innej gierek, może z CS-a i tak dalej, żeby nie tylko farminga ciągnąć, bo wiadomo, trzeba też jakieś gry inne wprowadzać na kanał, nie tylko sam farming. Trochę jestem jakiś GTA, jakiś breakfastik. Trochę tych GTA jest. Pintajersa musimy ruszyć właśnie. To jest kolejna zapomniana seria Blue. No Spintares, fajna seria była. Wam też się podobała, było widać pod odcinkami, że wam się podoba seria. Więc musimy powrócić, tylko jeszcze nie wiadomo kiedy. Musi się znaleźć czas. Pewnie już po tych wszystkich... Dobra, cofniemy już tutaj. Po tych wszystkich pracach w polu i tak dalej. To już prawie się kończą prace w polu, tak więc teraz aby opryski zostaną. I jakieś tam nawozy i tyle. Później już można sobie ogarniać YouTube'sy i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Wracamy puga. Puga uga. I poprzeczniaka sobie rąbniemy. Okej. Okay. Z jednego sobie wjedziemy poprzeczniaka. Dobra, siadłem się przy to, ale dobra, już nie będę tych poprzeczniaków robił nie wiadomo ile. Pojedziemy już. O dobra. Na skuśkę tam. To będzie kultywacja jeszcze szła i tak. Tak. Okej. Okay. Zabrałem sobie to pole. Myślę, żeby skończymy odcinek. Czy takie lagi jakieś dziwne są niekiedy. Nie mam pojęcia. Komputer rady nie daje co. Gościu. Nie no. Zimny jest.
Zimny, może już nie żyje. Dobra. Łeś. All action. Coś kliknęło na mnie stronę, ja nic, niczego sobie nie wyłączyłem, bo jak tak, no to zaraz będzie łokieć pięta, kurna. Mam nadzieję, że nie. Nic nie wyłączyłem sobie. Oby nie, oby. Oby sobie niczego nie wyłączyć. Na dół i poszli. Kurwa, taki kierogi, trzeba to drzewo wyciąć i zaorać. Na prosto. Słup. Internety tutaj wychodzą. Wodociągi też są. Podnoś się, kup ty. Skiba urwia. Stacznij. Trzeba dołorać tutaj poprzeczniaka i wracamy na Havirę. I skończymy sobie odcinek. Nie wiem ile minut odcinka będzie. W następnym odcinku tam jakaś kultywacja albo tolerowanie po kukurydzy. A później to zobaczymy. Coś się ogarnie. Wszystko w swoim czasie. Uwe, teratorzem pojechał. Ostro. Oj, Piotrek, co ty robi, gościu? Aha, co to? What? Zatrzymało mnie na jednym miejscu. Dobra, stój. Bo tu wodociągi poszły. Okej. Dobra. Jeszcze jednego zrobimy, niech to będzie. Tak wszystkiego nie zbiorę tam, tak, ale... Ale jakoś się przejedzie, nie? Żeby jakoś tam było, to sobie wyglądało. Jakoś nieprofesjonalnie, ale... Jakoś tam to jest. Wracamy. Kubuciora włączamy. Składamy punkt. Sterowanie myszką poproszę, halo. Pójdź, myślałem, sobie wyłączyłem tam, nie? Dobra. Co tu się dzieje? Ja sumuś od New Hollanda kupił. Sołty, znaczy ja. Dobra. My tam John Deere'em, bo kurka, przepiórka. Te kółko mnie tak wkurza, że masakra, nie? Tybilska myszka. Dobra. Zakręcik. I widzimy nasze gospodarstwo, nasz PGR. Dobra. Zawilka. Puścimy sobie. Gasimy maszynę. No, bo trochę nam się ubrudził, niedużo, ale tybijskie schawki tam gdzieś się zaczepiły. Dobra, już się odczepiły. Tak więc co, ludzie, myślę, że w tym odcinku na tyle. Łapkujcie, subujcie, komentujcie, napiszcie, jak w ogóle wyszło. Ci się podobał odcinek, więc na razie trzymajcie się.